Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy w Paliorowie, tutaj oczywiście przy moim ogródku. I słuchajcie, dzisiaj mam świetny pomysł na odcinek. Słuchajcie, o jakiś czas temu gadałem z Neonem i powiedziałem, znaczy dogadaliśmy się tak, że nagramy dwa odcinki, jeden do mnie, drugi do niego. Jeden odcinek do niego, czyli ja mówię 24 godziny tak, więc serdecznie was zapraszam do niego na kanał, ponieważ ten odcinek prawdopodobnie już w tym momencie tam jest. No i dogadaliśmy się, żeby było sprawiedliwie, to do mnie nagrywam odcinek, że on będzie moim sługusem przez 24 godziny. Ale on jeszcze nie wie o tym, że to będzie dzisiaj, ponieważ powiedziałem mu, że takie coś nagramy. On powiedział, dobra. No, ale nie powiedziałem mu kiedy i dzisiaj go zaskoczymy, powiemy, że to jest dzisiaj i zobaczymy. Nie wiem, czy ma jakieś plany na dzisiaj, czy nie. Mam nadzieję, że nie ma i że będzie w stanie to zrobić. A tymczasem, słuchajcie, zostawcie subskrypcję dla krówki i lajka, ponieważ są to bardzo ważne rzeczy, a krówka bardzo to lubi, więc koniecznie musicie zostawić. Dobra, lecę do Neona. O, akurat biegnie tam. Halo, Neon. O, ja mnie wystraszyłeś, jejku, co się stało? Witam cię, słuchaj, powiem ci tak. Nadszedł dzisiaj ten dzień. Jaki dzień? Dzisiaj nadszedł dzień, kiedy będziesz, znaczy dzień, w którym będziesz moim sługą. Nie! Dlaczego mi to robisz? Ale dlaczego akurat dzisiaj? Dzisiaj, bo uznałem, że dzisiaj jest najlepszy moment, żeby cię wziąć z zaskoczenia, żebyś nie wiedział. Ale wiesz, co to oznacza dla ciebie? Wiem, co to dla mnie oznacza, dogadaliśmy się już wcześniej, wiem, że 24 no właśnie, godziny na tak. Chcesz mówić tak przez 24 godziny? Masz na to ochotę, na prawdę? Myślę, że mam o wiele lepszy pomysł na to, żebyś był moim sługą i cię bardziej zmęczy niż tym moim. Dobra, ale zanim będę twoim sługą, tak, to muszę jeszcze zrobić jedno. Ała, nie! Czekaj, masz tu wodę? Ała, palę się, czekaj, tu masz wodę. A, ups, sorki. No to będzie... Jeszcze tam, gdzie nie ma wody! Mam takiego pecha właśnie. Dobra, słuchaj. Challenge startuje w momencie, kiedy ściągniesz zbroję, ponieważ ty masz taki fajny strój lokaja, kurczę, więc ściągaj zbroję. No i w tym momencie jesteś moim lokajem, już w tym momencie mam nad tobą władzę. Więc słuchaj, pierwsze moje życzenie, jakie mam, po prostu potrzebuję żarcia. Więc załatw mi żarcie. No dobra, koniec zadania. Aha, masz przy sobie już? No ty... Cwaniaczku. No dobra, to było łatwiejsze, ale dobrze, bo byłem przynajmniej, bo potrzebowałem jedzenia, bo żeś mi zadał obrażenia. Dobra, no to tak, drugie twoje zadanie, stary, to jest naprawić ten blok, który ja tutaj sobie zniszczyłem. No, dlaczego? Nawet nie mam nożyc. Naprawdę, to mnie teraz idziesz robić nożycze. Ha, to jest niedobry. Jesteś totalnie niedobry. Ej, dobra, co by ci tu jeszcze kazać? W ogóle? Nie, nie da się. Szkoda, że nie da się zrobić diamentowych nożyc. To by było fajne. No, co to prawda, by ci się nie niszczyły. Służyć, no ale... Wolniej by się niszczyły po prostu, nie? Ej, w sumie po co ja robiłem nożyce, skoro mam siekierkę z silk touchem? Mogłem po prostu sobie jeden... Ach, dobra. Dobra, więc w takim razie potrzebuję jeden... O nie, ale to nie... Nie z mojego żywopłotu. Kurczę, tylko teraz gdzie jest drzewko? Norma, tam jest, dobra. A ja sobie tu postoję na siebie, poczekam. Ej, tu też jest! Weź dwa od razu, bo tu masz jeszcze jeden do naprawienia. Serio? Dobra. No, ktoś tutaj zrobił mi to. Tak, znaczy to jest, nie wiem, no chyba tak, chyba tak. Okej, bo te liście się różnią od siebie nawet. Dobra. Znikłeś mi w ogóle, render distance się skończył. Dobra. Już lecę, nadciągam z nożycami. No, już na ciebie tu patrzę sobie. Gdzie tu jest w ogóle to co drugie do naprawienia? Tutaj. Proszę bardzo, ale ładnie się sprawuje ten lokaj, ładnie. No, dobra, nie denerwuj mnie, bo będziesz miał problemy. Ale to, czyli musisz spełniać wszystkie moje życzenia, więc słuchaj. Drugie moje życzenie to jest, uwaga, zabij tą owcę, co tutaj jeździ w tym wagonie, bo mnie denerwuje. Zabij tą owcę. Ja, nie no, pingwin hecha. Zabij tą owcę. Zabij tą owcę, bo mnie denerwuje. Zabij ją. Widzowie cię będą krytykować. Trudno, masz ją zabić, bo mnie denerwuje ta owca. Ja nie mogę. No! Szybciej. Jest, dobrze, poskromiłeś ją. Brawo, gratuluję. Ale mi serce boli teraz. Nie. Gratuluję. Dobra. Muszę zapamiętać, że muszę drugą owcę zrobić na dobra, tak słuchaj, mam dla ciebie kolejne piękne wyzwanie. Nie chcę go słyszeć, kazałeś mi zabić moją owcę. Kolejne moje życzenie jest takie, żebyś wysprzątał mój domek z tych głów Dave'a. Ale mam wyzwanie teraz dla ciebie, chłopie, że to będziesz 3 dni robił. Jeszcze się tak wolno rozwala. Policzymy się. Już. Gdzie ty polazłeś? A, wlazłeś na górę, żeby to z góry rozwala. A to se stany w jakimś takim fajnym miejscu. Jak tu wejść na dach? Gdzieś tu się dało wejść tam na dach. Tam musisz ale... jak
No musisz wyjść jakby na samą górę, a ja sobie tu stanę pięknie, będę patrzył jak rozwalasz te głowy. Ja, wy dostaniecie pewnie jakiegoś timelapsa, bo mi się nie będzie chciało tego tutaj tak stać. Ale to wyzwanie mi teraz przyszło do głowy. To jest, nie wiem, to jest jakiś chore w To Dave robił. A da się to czymś szybciej, to się kilofa najszybciej robi? Nie mam pojęcia, czy to się najszybciej robi, ale to tak długo ci zajmie. Co? To się robi wszystkim tak samo. Jakie zło. Opie, że ty nie znajdziesz na mnie nic na tym 24 na tak. Jak posprzątał, dobra. To ty sprzątaj ten teraz, a ja idę sobie, idę poczylować sobie na plażę, opie, bo... Co, a na plaży sejdziesz? No bo nie ma co. Co ty nie powiesz? No ja sobie tu stary teraz chilluję na materacach, skaczę sobie z materaca na materac. Hup, hup, hup. No fajnie, hup. Fajnie. Jak ci tam idzie? Ile ci jeszcze zostało? No, super, super mi idzie, genialnie. Bo już to robisz stary 15 minut. Ja już mam nadzieję, że zaraz będziesz kończył, bo... Co ty nie powiesz? Już mi się nudzi, już mi się nudzi. No nie powiem, że mi też, trochę mnie nawet palec boli, wiesz, od klikania w A kill-off to jeszcze ci się nie zniszczył? Nie, nie robię tego kill-offem. O jeny. Przecież tych głów tu jest tyle. Nie, stary, czekaj, to jest chore. Ja coś wymyślę ci tu jeszcze takiego ciekawego. Ja nie mogę. Dlaczego? Co by ci tu wymyślić? To jest totalnie bez sensu, to nie ma w ogóle żadnego, nawet, nie wiem, no, nie ma... jesteś moim lokajem, chłopie, to nie ma. Oczywiście, jeżeli chcecie kolejny odcinek z takiego czegoś, gdzie ktoś inny będzie moim sługosem przez 24 godziny, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli będzie dużo łapek w górę, to z kimś innym nagam też taki odcinek. Myślę, że to są jakieś śmieszne odcinki, można naprawdę torturować ich teraz. Ale tu akurat znany mamy coś za coś, więc ja pójdę w 24 na tak. No zobaczymy, co będzie, jak to się odbije na mnie później. O, już kończę przynajmniej. Ja o, mogę. Dobra, to czekaj, to już nabiegnę. Już sobie poczylowałem na plaży, poskakałem sobie po materacach. O. Przy okazji przez przypadek ci coś zniszczyłem jeszcze chyba. No, kawałek dachu. To już widzę, ale dobra, no to... Masz już następne zadanie. Tylko skończę, bo trzasnę. No ładnie, ale tu jest czysto teraz. Ale pięknie, no to jest akurat tutaj, no to cobblestone'owy, tu, w sensie... tutaj. Co? Tu, ten kawałek, widzisz? Aha, no widzę. O i tu już kurde jeszcze rozwalił na różnie. Kurczę, już też się nie zorientujesz. Ja nie mogę. Dobra, czekaj, tam ten kawałek dachu. Kurczę, szkoda, że ten komin już przestawiłem z powrotem, bo byś mógł teraz ty to robić. Co? Ej, w którym miejscu ten no kawałek? No tam właśnie dachu? Jak stoisz tutaj. Aha, tu, dobra. Tylko, aha, to miały być schodki, ja pitole. To nie ma sensu wszystko. Kompletnie. No nawet nie mam jak ich teraz tu zrobić. Ja nie mogę. O nie, jakie zło. O kurczę, nie. Ej, ty, lamę mam tam na górze. Co ty gadasz? Tam się pojawił ten typ z tymi lamami. Nad tobą. A gdzie? Nad tobą. Co jest? Czekaj, ja tam idę zobaczyć na te lamy. Ale masakra. Ale się trafiło, żebym się na chacie zrespił. Dobra, jakie jest kolejne zadanie? No, Czekaj, muszę coś ci wymyślić tutaj teraz. Następne zadanie. Ej! To lama to tu jest nawiedzona jakaś. Tu jest ten niewidzialny typ. Ty po dachu mi łazi, hop. Dobra, co on tutaj ma? O, on muszle tutaj jakby oferuje. Może 5 emeraldów mi załatwisz, co? Żebym sobie mógł muszle kupić. Co? No, następne wyzwanie to jest 5 emeraldów. 5 emeraldów mówisz? Poproszę o 5 emeraldów, więc... O nie, o, spadłem. Oczywiście, że ci załatwię 5 emeraldów, oczywiście, nie ma sprawy, naprawdę. To nie będzie trudne zadanie, ponieważ Davik ma całkiem fajny magazyn w domku. Tutaj jest też Davik. Tak? Tak? A jako, że ja jestem policjantem, a ty mi kazałeś zrobić takie zadanie, to ty jesteś za to odpowiedzialny, więc... Ale nie jestem burmistrzem, nie mogę rozkazywać policjantowi. Więc to jest tylko zabawa między nami, więc robisz to... Po godzinach. Ej, kurczę, on tu nie ma nawet emeraldów i muszę swoje wziąć. Zjacie, dobra. A ty masz emeraldy? Kicham na tą grę. Niestety mam.
Stety, bądź niestety, bo nie chciałbym się iść do kopalni w tym momencie. Uwierz mi, że to jest ostatnia rzecz, na którą mam. No cóż, jesteś skupiony. Jaj, mam za mało, nie, dobra. Ile masz? Tak, gra to jest żart, przecież. Ile masz emeraldów? 2! Ja. Co, matra? No to co, do kopalni idziemy? Co ty nie pamiętasz? Znaczy, chcesz mieć odcinek, gdzie szukam przez pół godziny? Nie, ja robię cięcie, ty lecisz do kopalni. Aha. No więc powodzonka. Ja lecę sobie znowu poszlewać na plaży. O, biegnę. Gdzie jesteś? Dobra, na plaży. Ja pitole! Dobra, wysraj się z tymi emeraldami. Wsadź sobie, nie powiem gdzie. Tam światło nie dociera. A czemu 3? 5 miało być. No łącznie, 2 miałem w skrzynce. Krecie. Ale jak nie wziąłem, no to zajdź po nie teraz. Zajdź po nie i przynieś mi je tam do mojego domku, bo on tam dalej jest na górze. Tak. A za niedługo się kończy czas. Jeszcze troszkę, z jedno wyzwanie zrobisz. Dobra. Okej. Dobra. Mamy 2 emeraldy ze skrzyneczki jeszcze. Gdzie jesteś? Tu czekam sobie na tym. Gdzie jesteś? Gdzie cię? Nie ma cię. A tu jesteś. Witam. Nie wrzucisz, nie dorzucisz. Co słaby jesteś. Dobra, ale mam ostatnie wyzwanie, bardzo mocarne dla ciebie. Mocarne? No co ty nie powiesz, dobrze, że to było takie. Dobra, czekaj, idę sobie po tą muszlę, a co, będę sobie kurczę żałował, idę po tą muszlę. Cieszę się, że poprzednie zadanie było takie mega proste, bo możesz podwyższyć poprzeczkę. No. Dobra, idę sobie wziąć tą muszlę i zaraz ci daję następne wyzwanie. A wyzwanie będę mógł dać ci będąc tutaj na dachu, bo będzie co najmniej śmieszne, dobra? O nie. Dobra, wziąłem sobie muszlę, tak o. Mam muszelkę, ale fajnie. Dobra, słuchaj, ostatnie wyzwanie dla ciebie, ostatnie wyzwanie. No, jakie? Ostatnie wyzwanie, dobrze, że tutaj jesteś, patrz, gdzie ja jestem, ponieważ stąd będę obserwował. O, ty strzelasz do mnie? Dobra. Nie, no nie do ciebie przecież. Dobra, gdybym chciał w ciebie trafić, to bym trafił, panie. No, widzę właśnie. Fajnie. Ostatnie zadanie jest związane z ogniem. Ostatnie wyzwanie jest swoją drogą związane z ogniem, ponieważ ostatnie, co masz zrobić, to spalić swoją głowę. Co? No. Ale którą? Jaką no tam koło domku, co masz? Spalią tego świniaka, no. No na pewno, zabić owce, spalić głowę, jeszcze bo, czego? Bo ona jest z wełny, ona ta główka. Tutaj tą główkę będziesz musiał spalić na odcinku. A jest lekkie ryzyko, że ci się zacznie do chata palić. Całe to jest z wełny, jak cudownie. O, jak fajnie. Dobra, gdzie ty jesteś? Chodź tu, gdzie ty jesteś? Gdzie? Gdzie jestem? Gdzie ty polazłeś? A gdzie ja polazłem? Chodź tu! Ale jak to? Gdzie? Chodź tu, bo nie będę z tobą dyskutował 2 razy. Gdzie ty jesteś? Do bunkra wlazłeś na pewno. Jakiego bunkra? No ty kurcze. O ty kurde! Świetniku! Dobra, ale dostałem. Poddaję się. Idziesz spalić swoją głowę, ty się nie spalisz, dobra. Kurczę, dobra, ale daj mi zapalniczkę przynajmniej. A nie, zapalniczkę to sam zrobisz. A, fajnie. No. Ekstra, możesz fajnie, ewentualnie strzelać z łuku z O nie! Przepraszam! Wbiegłeś mi na... Zginęłeś? Teraz wszyscy widzą, jak jest. A nie zginąłeś. Zostały mi 2 serduszka. Ale ja naprawdę chciałem strzelić. Nie mam z czego zrobić zapalniczki, stary. No to jest to krzesiwo i ten, nie? No właśnie. Da się zapalić taką zapalającą tą? Nie da się. Szkoda, powinno się dać. Kurczę, krzesiwko. Prawda, jeżeli masz jakikolwiek ten taki blok, to łatwo wykopię, bo mam fortunę 3 na łopacie. No ale to czekaj, bo ja możliwe, że mam. To ci dam już, ci to odstąpię. Juhu. Juhu. Dzięki, że mi odstąpisz krzesiwka, żebym mógł podpalić własną Czekaj, nie mam jednak. Albo jestem ślep. No nie mam, faktycznie nie mam. A, mogę mieć jeszcze w moim statku kosmicznym. Więc biegnę do statku kosmicznego, ponieważ jest jeszcze szansa, że... jest szansa, że tam będzie! I sprawdź do Dave'a na wszelki wypadek, jakby nie ten. No, ale będziesz miał zaraz paloną głowę, ja nie mogę, jaki to będzie piękny widok. Dobra, czekaj, tutaj... O, mam krzesiwko, jak miło, ale żelazo to już na pewno masz. Idę ci je wręczyć. No, myślałem, że coś innego powiesz. O, proszę cię bardzo. O ty kurcze, kasztanie.
Dobra, nie mam sprawy, kinę. Dobra. Masz tu krzesiwo. No i juhu. Rozpoczynamy, że tak powiem, pokaz ogni. Ekstra. Ale weź mi pilny, że mi domku nie podpaliło. Nie, sam sobie dojdziesz pilnował, sam sobie dojdziesz pilnował. Co? Ja sobie tu będę ładnie siedział, pasy zrobię, kurczę, nawet będę siedział na diamentowym bloku, a co będę się oszczędzał. Będę sobie patrzył teraz, jak się tu pali ten łeb. Chodź tu palę od mojej strony, żeby widział, jak to pięknie się... kurczę, zrobię sobie screena tego przynajmniej, żebym to potem umiał odbudować, bo... No, palimy, no, palimy. Z drugiej strony wygląda identycznie, chłopie. Pal wszędzie, mocno! Siła tkwi w to fifi, a nie... Dobrze, niech się pali. Tak, kurczę. A nie, dalej będę siedział na tym bloku, co tam będę. Albo nie, popatrzę, jak się będzie działo, jak. Popatrzę sobie tu, jak będziesz bronił swojej chaty. Ojej, jak pięknie się pali, co za piękny pokaz ogni. Nie! O, jeszcze zaczął palić. Ale ty jesteś powalony. Jesteś chorym człowiekiem, ej, no flaga. No, pomogłem ci, żeby ci się już nie spaliło. Ojej, jak cudownie się pali wełna. Oj. Ej, ale w sumie twój domek myślałem, że bardziej ucierpi na tym. Myślałem, że to bardziej przeskoczy tam na niego. Pa, jak szybko znikło. Oj, tu. Z drugiej strony się to też pali. A ty kurczę, dobra, jesteś... Już masz, jesteś nieżywy w tym momencie. Dobra, chodź tu, będę cię teraz młotował. To za wariat, czułem, że to zrobisz, czułem, że byłeś spodobany tam. No ty kurczę, wojna. To co zrobiłeś z moim domkiem, to było naprawdę bardzo bestialskie z twojej strony, wiesz? No ty jesteś celowany, kurde, dziwolągu. Strzel sobie przybę, Nie. Kurde, ale dobra, idę cię, dobijam cię to teraz. Dobijam cię. Idę z mieczem nawet na ciebie. Nawet miałem zbroi, to będzie ciężkie. Celowany, nawet się nie można wychylić. Ja nawet nie mam co zrobić. Ło, ale byś dostał, gdyby nie ten blok. No jeszcze tu dostaję od tego. Chodź tu kurczę, jeszcze giniesz na odcinku teraz. Zabijam Sugusa na odcinku, normalnie teraz. O, ty kurde! Nie dostałeś tego? Nie, dobra, ty jesteś niebezpieczny z tego łuku. Kurczę, to za wysoko leci, ja mam zbyt mocarne strzały. O, czy to jest w tym momencie dead? Jak się zabudował. Pa, z łopaty się dobijam. O, zadaję po jeden HP. No dobra, to jest koniec odcinka w tym momencie. Tu wychodzę stąd. Tam na dole masz itemki. Aha. A ci mogę tak? To... Tak. Wiesz co to jest tak? To jest słowo, które będziesz mówił przez 24 godziny na moim odcinku. Weź mi to zniszcz. Jak mam tam pójść po te itemy? A, jeszcze sobie to łapą zniszczy, czego bo ci tu muszę wywalić twoje itemy. To było już twoje, nawet czas to było minął. Twoje. No, wiem. No i przez ciebie! To mi wleciało przed celownik i muszę od nowa to niszczyć, krecie. Czekaj, to było twoje. To też. To pogromca frajerów. Kurczę, bo mi to wpada znowu w ekwipunek. To. Policyjny krecik. Stać policja, to krzesiwo. Dobra, twoje rzeczy ci wywaliłem. No dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę i wbijajcie oczywiście do Neona, ponieważ tam będzie odcinek 24 godziny na ataku moje. Więc koniecznie musicie to zobaczyć, jak się Neon dla mnie zrewanżuje. No i tyle, widzimy się już jutro o godzinie 19:19. Do zobaczenia, pa!